Dzień dobry Państwu. Otwieram szóstą zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Słomnikach. Pragnę poinformować Państwa, że dzisiejsze obrady są transmitowane i utrwalone na nośnikach elektronicznych. Serdecznie witam wszystkich. Witam Panie i Państwa Radnych. Pana Burmistrza witam, Panią Skarbnik. Wszystkich zaproszonych gości, wśród nich Radnego Powiatowego. Witam. Państwa sołtysów obecnych i byłych. Państwa dyrektorów jednostek organizacyjnych. Przedstawiciela policji. Witam. Przedstawicieli pracy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że możemy uchwalać uchwały. Na sekretarza dzisiejszej sesji powołuję zgodnie z kolejnością pana Piotra Ciszewskiego, który się zgadza. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, protokół jest sporządzony, przeczytany, podpisany. Kto z Państwa jest za tym, żeby go przyjąć bez odczytywania? Proszę, głosujmy. Wszyscy radni byli za tym, żeby ten protokół został przyjęty. Proszę Państwa, porządek obrad Państwo dostali. Kto jest za tym, żeby ten porządek dzisiaj obowiązywał? Proszę, głosujmy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wszyscy byli za tym, żeby porządek obowiązywał, więc przechodzę do porządku obrad. W punkcie drugim mamy gratulacje nowo wybranym sołtysom z terenu gminy Słowiki oraz wręczenie podziękowań za długoletnią pracę na rzecz społeczności gminy. Bardzo proszę pana burmistrza o pomoc. Bardzo proszę pana sołtysa wsi Niedźwiedź, pana Jerzego. Pana Roberta Natkańca, sołtysa Prończyc. Pani Katarzyna Szwajca, sołtys Czech. Marta Kaczmarczyk, sołtys Kacic. Kaczmarek. Ja panią bardzo przepraszam. To nie wiem, czy ubierasz okulary, czy nie. Pani Małgorzata Pudarska. Sołtys Polanowic. Pani Janina Galon, sołtys Nagaja Smoczyńska. Magdalena Otwinowska, sołtys. Pani Teresa Majkrowicz, sołtys Zatarowa.
pani Bożena Furgalska. Sołtys Smrakowa. Dziękuję. Pani Renata Stanek, sołtys Zaborza. Pan Bogusław Sumara, sołtys Radocina Wysiołka. Pan Stanisław Kołacz, sołtys Wężerowa. Pan Marek Piątkowski, sołtys Lipnej Woli. Pan Lucjan Cerek, sołtys Januszowic. Pan Marek Kudzia, sołtys Janikowic. Pan Stanisław Szewczyk, sołtys Prandocin Iły 2. Sołtys Ojczanowa, no co będziemy. Pani Magdalena Buczek, sołtys Prandocin Iły 1. Pani Maria Jagła, sołtys Kępy. Pani Agnieszka Jednaki, sołtys wsi Szczepanowice. Pani Jolanta Ziarko, sołtys wsi Baganowice. Stanisław Zembala, sołtys wsi Trątnowice. Pani Jolanta Wadowska na tkanie, sołtys wsi Orłów. I pan Marek Łotrzy, sołtys Prandocina. Gratulacje dla pana Jarosława Jędrychowskiego, przewodniczącego Rady Osiedla Słomiki. Państwa, teraz mam podziękowanie. Podziękowanie dla pana Artura Dydlińskiego, przewodniczącego Rady Osiedla 2015. Bardzo dziękujemy.
Teraz to ubiorę okulary. Teraz mamy podziękowania dla sołtysa wsi Szczepanowice pana Józefa Witlika ze pełną zaangażowaną. Dla pana sołtysa, pana Józefa Witlika, za pełne zaangażowanie pracy na rzecz lokalnej społeczności trwającą nieprzerwanie od 25 lat. Podejmowanie inicjatyw. Podejmowaniu inicjatyw służących dobru sołectwa Szczepanowice oraz skuteczne i zgodne współdziałanie z samorządem gminy Słomiki. Panie Józiu, szacunek. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie za tak piękny gest. 25 lat pracy. To jak się tak przypomniałem kiedyś, bo wszystko spisane jest według, jak w książce pisze, i to nie wierzyłem sam sobie. Jak my zaczynali rurociąg, skończyliśmy, no dzięki pomocy wszystkim, dzięki radnym, dzięki panu burmistrzowi za no, różne takie dobre życzenia i że to tak wszystko weszło, ale wkład pracy był bardzo duży, to widać efektu. Jakbyście przejeżdżali kiedy, zerknijcie na każdą rzecz, którą ja się podjął, ale to z mieszkańcami. Nie sam, moi drodzy, z mieszkańcami, wspólnie razem. Jak my zwiedzali i odwiedzaliśmy różnych ludzi i w Krakowie, i w Proszowicach, i wszędzie na różnych uroczystościach, na różnych nie tylko uroczystościach, ale na różnych spotkaniach, na prośbami, to aż powiedzieli niektórzy tak: Józek, a czym ty jesteś, że tak to wszystko ci idzie pięknie? Tak to wszystko było i do tej pory. To jest bardzo piękny gest, ale doczekałem takiej chwili, żebym może, bo to jest ważniejsze, nie pieniądze, bo pieniądze to ja mam, ale to jest ważniejsze, żeby wisiało na ścianie jako gest, że może już niedługo, moi drodzy, nie to, żebym ja, ale 25 lat, 75 lat skończyłem. To już troszeczkę dolega. Jak nie to, 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 jak nie to, to, to. Już trzeba, już nawet synowie powiedzieli: tata, skończ. Niech, odpocznij się trochę. Ślicznie dziękuję wam, dziękuję za życzenia, dziękuję za tak miły gest, jaki tu dostałem między wami. To jest przepiękna rzecz. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacje burmistrza o działalności pomiędzy sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, od ostatniej sesji minął niecały miesiąc, w związku z tym moja informacja będzie tym razem troszkę krótsza. Oczywiście zaczynam od konferencji spotkań i uroczystości. Otóż w ostatnim czasie przede wszystkim zakończyliśmy zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich oraz Rady Osiedla i przewodniczącego Rady Osiedla. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim osobom, które zostały wybrane przez mieszkańców na te stanowiska. Deklaruję ze swojej strony chęć dobrej współpracy z jednostkami pomocniczymi. W ostatnim czasie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a także odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku. Uczestniczyłem w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski. Rozmawialiśmy przede wszystkim o raporcie o stanie gminy, a więc nowym dokumencie, który
mam obowiązek przedstawić Radzie do końca maja. W Centrum Kultury uczestniczyłem w wernisażu wystawy malarsko-fotograficznej Jakie piękne słomniki. Uczestniczyłem w Smrokowie w akcji sadzenia lasu, ale również spotkałem się z hydrologami na temat lokalizacji ujęcia wody dla strefy aktywności gospodarczej w Wężerowie. Spotkałem się z dyrektorem Caritas Kieleckiego w sprawie rozwoju usług rehabilitacyjnych w Słomnikach. W niedzielę mieliśmy wizytę pani premier Beaty Szydło w Słomnikach, a w tym tygodniu dwukrotnie już spotkałem się z dyrektorem kontraktu budowy S7 na odcinku Widoma Szczepanowice. Uzgadniamy organizację ruchu na czas budowy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o drogi gminne, to z takich bieżących spraw udało się utwardzić drogę dojazdową do pól w Czechach o długości ponad 200 metrów, w Kamieniu oczywiście. Utwardzono również pobocza przy drodze gminnej w Prandocinie Wysiołku. To jest jak gdyby kwestia zniszczeń tych poboczy po okresie zimowym. Przygotowaliśmy również dwa wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na ulicę Wolności w Słomnikach. Szacunkowy koszt 320 tysięcy złotych i na drogę Prandocin-Prandocin-Iły. Tutaj szacunkowy koszt wynosi ponad 600 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, jest otwarty przetarg na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw samorządowych. To jest Zagaje Smrokowskie, ponad 2 kilometry nakładki i w Kacicach 1300 metrów. Trwa w tej chwili weryfikacja złożonych ofert. Najkorzystniejsze oferty są dla nas atrakcyjne, bo dają szansę na zrealizowanie jeszcze jednej inwestycji w ramach tych środków, czyli około 700 metrów drogi w Januszowicach za szkołą. Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, mamy tutaj dobrą informację z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mianowicie Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotację na budowę chodników w Brończycach i drugiego etapu w Miłocicach. Na Brończyce ta kwota wynosi 125 tysięcy i to jest połowa środków przeznaczonych na ten cel. Drugą połowę oczywiście dokłada gmina. Natomiast na ciąg dalszy chodnika w Miłocicach Zarząd Województwa przeznaczył 150 tysięcy. Mam nadzieję, że rozstrzygnięte przetargi zmieszczą się w tych kwotach. Natomiast, Szanowni Państwo, cały czas w przypadku budowy chodnika w Waganowicach trwa analiza ofert. Złożone oferty dają nadzieję na to, że ta inwestycja zostanie wykonana, ponieważ najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę troszkę poniżej 400 tysięcy, a to jest 400 tysięcy, to jest kwota przeznaczona w budżecie obywatelskim na tą inwestycję. Szanowni Państwo, mamy w tej chwili praktycznie trzy przetargi, które są otwarte i trwa weryfikacja dokumentacji ofertowej. W przypadku ujęcia remontu i ujęcia i uzdatnienia wody w Kacicach najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 2 560 000. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie majątku gminy Słomniki, najkorzystniejsza oferta to przedstawiła firma Compesa, Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Natomiast w przypadku remontów placów manewrowo-postojowych, tutaj mamy tych zadań 6, mieliśmy dużo ofert. Najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania rozłożyły się wśród 4 firm, więc wszystko wskazuje na to, że na te zadania podpiszemy 4 umowy. Będziemy to realizować przez 4 firmy. Natomiast łączna kwota najkorzystniejszych ofert to jest blisko 600 tysięcy złotych. To jest troszkę więcej niż przewidywaliśmy, ale postaramy się znaleźć na to środki, żeby można było
podpisać umowy i zrealizować te zadania. Złożone wnioski. W ostatnim czasie złożyliśmy wniosek na, w ramach programu Małopolskie Remizy na remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Prandocin. Złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w Waganowicach i mamy w tej chwili w przygotowaniu wniosek do programu Bezpieczna Małopolska na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego gaśniczego dla OSP Wężerów. Tutaj konstrukcja byłaby taka, że część pochodzi środków z budżetu gminy, część od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a część z województwa małopolskiego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to trwają prace związane z budową świetlicy w Zaborzu. Właściwie inwestycja jest na ukończeniu. Czekamy na decyzję pozwolenia na użytkowanie. Trwają prace nad budową terenów rekreacyjnych nad rzeką Szreniawą w Słomnikach przy ulicy 3 Maja. Opracowaliśmy projekt i dokonaliśmy zgłoszenia zamiaru budowy wiaty przy budynku OSP w Waganowicach. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie o wykreślenie z gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków 55 budynków położonych na terenie gminy Słomniki. Wśród tych 55 budynków są takie obiekty zrujnowane, jak na przykład szkoła w Szczepanowicach czy drużniczówka na Orłowie. Mam nadzieję, że wojewódzki konserwator zabytków przychyli się naszej prośbie i wykreśli te obiekty z ewidencji zabytków i będzie możliwe wtedy dokonanie rozbiórki tych obiektów. Również wykonaliśmy projekty oświetleniowe w miejscowościach Brończyce, Prandocin, Iły, Marancja oraz Waganowice. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pracę brygady remontowej, to jak zwykle brygada intensywnie pracowała, ale szczególnie w tym ostatnim okresie w świetlicy w Janikowicach, troszkę porządku wokół budynku urzędu i oczywiście prace na drogach, czyli łatanie ubytków asfaltem na zimno, montaż nowych znaków drogowych. Jak Państwo wiecie, jest to praca niekończąca się, ale również nasza brygada zamontowała ławki w parku nad Młynówką, czyli przy ulicy Słowackiego w Słomnikach. Na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć po raz kolejny, na ostatniej sesji mówiłem o tym, żeby sołtysi zgłaszali kwestie potrzeb w zakresie wycinki gałęzi drzew i krzewów przy drogach gminnych i powiatowych. Ja dzisiaj przed sesją sprawdziłem u pana Łukasza Czyżewskiego, jak wygląda stan tych zgłoszeń. Zostały złożone 2 wnioski w tej sprawie. A jeżeli tak, no to wygląda na to, że nie mamy w tym zakresie istotnych potrzeb. Ale mówiłem miesiąc. Od sesji do sesji. No właśnie, no to właśnie mamy kolejną sesję. Ja oczywiście to mówię tylko żartem, bo rozumiem, że dzisiaj na pewno szereg wniosków w tej sprawie zostało złożonych. Także do następnej sesji będę chciał opracować jak gdyby taką mapę potrzeb w tym zakresie. Skosztorysujemy te prace. No i podejmiemy dalsze działania, żeby te krzewy przeszkadzające w ruchu drogowym pousuwać. Również zgłosimy określone przez Państwa we wnioskach potrzeby do powiatu w obszarze dróg powiatowych. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. No proszę Państwa, takie rzeczy to tylko mnie się mogą zdarzyć. Czy zapodziela się teczka z gratulacjami dla sołtysa z Muniakowic? Proszę Państwa,
Państwa. To podwójne brawa. Mój sołtys powiedział mi, że ty co możesz porządzić w gminie, a w Uniakowicach rządzę ja. Podwójne brawa. Nie, do domu, że... Bardzo dziękujemy i przepraszam jeszcze raz. Akurat, no właśnie. A to będzie okazja na rekompensatę, nie? Bardzo proszę. Dobra, trzeba. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czwartego. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. W dniu 21 marca podczas sesji Rady Miejskiej radna Ewa Warda-Kaszuba złożyła na moje ręce interpelacje dotyczące stanu zieleni na terenie miasta Sumiki. Interpelacja została przekazana panu burmistrzowi, który w dniu 4 kwietnia udzielił odpowiedzi w powyższym temacie. Treść interpelacji oraz udzielanej odpowiedzi dostępna jest na stronie BIP gminy Słomiki. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego. Zapytania sołtysów oraz gości sesji. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan Lucjan, sołtys Januszowicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja w imieniu koleżanek, kolegów chciałem taką informację złożyć, że jak były wybory radnych, to na drugiej sesji po wyborach radni zajęli się kasą, to znaczy wynagrodzeniem. I my sołtysi bardzo byśmy prosili, bo jest na razie jest moda piątka. W zeszłym roku Morawiecki ogłosił piątkę, w lutym Kaczyński i my byśmy prosili, żeby była piątka. Nasze wynagrodzenie. Robimy najludniejszą robotę na butach. Radnym się zakupiło laptopy, żeby tej ręki do góry nie podnosiło. Mamy cztery koleżanki za okrągłym stołem tam siedzą, że poprą tą naszą sprawę. I jeszcze jedno. Panie burmistrzu, nie pamięta się o sołtysach. W Łowiczu były centralne uroczystości sołtysa. Ono się zapomniało. U nas sołtys to takie niepotrzebne ladacwo, takie ścierce. Nawet gazetka słomnicka nie znalazła nic. Druga strona, pół strony jest reklama, drugie pół strony reklama, przedostatnia strona reklama. O sołtysach Świsienia dwa zdania nie ma nic. Dziękuję ślicznie. Ja jeszcze raz zacytuję pana Józia Wiklika, że sołtys to jest bardzo poważna sprawa. Tam jest orzełek. Także naprawdę od tej pory zupełnie inaczej na to patrzę. Bardzo szanujemy pracę sołtysów, a jeśli chodzi o ten postulat płacowy, znaczy no finansowy, to naprawdę trzeba będzie się na tym zastanowić. Proszę bardzo, sołtys z Janikowic. Marek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Ja na razie tu chcę podziękować Panu Burmistrzowi za to, co już zrobione. W imieniu swoim, w imieniu mieszkańców, w imieniu koła gospodyń w Janikowicach. No i proszę o jeszcze, ewentualnie. A to co? To tu do Adama, że został zapomniany, to chyba po to, żeby podwójne prawa, to by było specjalnie zrobione. Dziękuję. A jeszcze jedna sprawa. Odnośnie tej nieszczęsnej Góry Prandowskiej, bo my to tak mówimy. Tam jest po prostu wysypisko śmieci. Czym się tam coś nie dało zrobić z tym tematem? To tam jest okropnie. Jak się jedzie, to aż skurać się. Nawet krzyż stoi na samej górze. I przed całym krzyżem śmieci są wywalone worki, jakieś węże, jakieś coś tam. Po prostu, no nie wiem, ale nie to skóra cierpnia. Dziękuję. To jest pierwszy odcinek taki niezabudowany, nie jadąc od Słomu no, i tam, tam wyrzucając. To jest okropne. Pan burmistrz coś powiedzieć. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja oczywiście nie obiecuję, że pójdę tropem
prezesa Kaczyńskiego w sprawie piątki. No chyba, że będziemy mówić dosłownie o kwestii piątki. Ja nie słyszałem o zerach, tylko słyszałem o piątce. Szanowni Państwo, natomiast jeśli chodzi o kwestię śmieci, to ja bardzo proszę formalnie złożyć wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zakład ma środki na likwidację dzikich wysypisk i to miejsce możemy potraktować jako dzikie wysypisko śmieci. Nie czekajmy, aż Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego posprząta pas drogowy, tylko po prostu zgłośmy to i zlikwidujmy to dzikie wysypisko. Jak widać, są ludzie, którzy krzyża również nie potrafią uszanować. Dziękuję bardzo. Zapytania sołtysów i gości sesji. Pani dyrektor, bardzo proszę. Chciałem zapytać panie przewodniczący, czy ja mogę odpowiedzieć, a nie pytać? A proszę bardzo. Panie sołtysie, drogi, głos Sonik się w tym roku nie ukazuje. Jest mi przykro z tego powodu. Złożyliśmy wniosek do sądu o rejestrację. Do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi na ten temat. Ale głos Sonik się w tym roku nie ukazuje. Natomiast faktycznie nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek zamykali życzenia dla sołtysów. Więc fakt. Prawdę powiedziawszy, ja osobiście nawet nie wiedziałam, że jest takie święto. Dlatego cieszę się, że pan się pomógł od sołtysów. Ale ja oczywiście wiem, że sołtys to jest bardzo ważna osoba na wsi i dziękuję wszystkim Państwu sołtysom, którzy pomagają nam w naszej pracy, na przykład przy dożynkach, w wysięgu kosmiku, wtedy, kiedy Państwo przekazują, tak jak dzisiaj miałam prośbę, żeby Państwo przekazali do kół gospodyń wiejskich informacje. Żałuję bardzo, że nie wiedziałam, ale może to także dlatego, że faktycznie o sołtysach się wtedy nie pamiętam. Nie wiedziałam tego. Mogę pana tylko i państwa sołtysów, wszystkich pani sołtyskich przeprosić za moją niewiedzę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ciąg dalszy, zapytania sołtysów i gości sesji. Bardzo proszę. Nie widzę. Punkt następny, sprawy bieżące. Teraz mają głos radni, jeżeli chcą coś powiedzieć. Nie ma. Proszę Państwa, ogłaszam 15 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozpoczynamy obrady po przerwie. Przechodzimy do projektu uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Sołomiki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Społecznej o opinię. Opinia nr 41 przez 2019 Komisji Społecznej Rady Miejskiej Sołomika z dnia 8 kwietnia 2019 roku, która to pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Sołomiki z organizacjami pozarządowymi. Wynik głosowania 7 osób obecnych, wszystkie głosowały za. Bardzo dziękuję. Czy są głosy w tej sprawie? Jeżeli nie ma, głosujmy. W sprawie uchwały nr 1. Wolałbym tę rękę podnieść. Ale się nie da. Głosujemy.
Sobotnika nie ma głosowania. Jeszcze raz wszyscy, czy? Zaraz wszyscy. Dobrze, dobrze. Początkowe głosowania szybciutko proszę. Głosujemy jeszcze raz. O, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Bardzo proszę panie przewodniczący. Opinia nr 42 Komisji Społecznej Rady Miejskiej Słownika z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Opinia pozytywna. Głosowało 7 osób za pozytywną opinią. Nikt się nie wstrzymał i nie był przeciw. Bardzo dziękuję. Pytam za każdym razem, czy ktoś jeszcze chciał coś się dowiedzieć w tej sprawie? Jeżeli nie, głosujemy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 3 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 17,5 tysiąca złotych na zakup samochodu oznakowanego dofinansowanym. Bardzo proszę, Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Policji. Głosowało 7 osób, wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Są pytania? Jeżeli nie ma, głosujemy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 4 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Chodzi o dodatkowe patrole. 15 tysięcy złotych. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja Budżetowo-Gospodarcza również pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Obecnych 7 osób. Wszyscy głosowali za. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji, więc głosujemy. Wszyscy byli za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Projekt uchwały nr 5 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci 6-letnich i innych wiekowo, dla których organem prowadzącym jest gmina Słomiki. Wszystko było wyjaśniane. Komisja Społeczna, bardzo proszę. Opinia pozytywna Komisji Społecznej Rady Miejskiej Słomnika. 7 osób obecnych. Wszystkie głosowały za pozytywną opinią. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, nie ma. Głosujemy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 6 w sprawie współfinansowania i przejęcia przez gminę Słomiki zadania z zakresu właściwości województwa małopolskiego. Chodzi o budowę chodnika, drugiego chodnika i wykonanie dokumentacji na budowę chodnika również w Brończycach, Wagonowicach, Wesołej i Brończycach. Bardzo proszę. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Obecnych 7 osób, wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie widzę, więc głosujemy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Skała na sfinansowanie kosztów promocji regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Również Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje. Obecnych 7 osób. Wszyscy byli za. Dziękuję uprzejmie. Głosów w dyskusji nie widzę. Głosujemy. Thank you.
troszeczkę się kręci, gdzie jest. Anulujemy głosowanie, głosujemy jeszcze raz. Projekt uchwały numer 7. Co nie pokazał się? To w środku. No i jest. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały nr 7. Projekt uchwały nr 8 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje projekt. 7 osób obecnych, wszyscy byli za. Bardzo dziękuję. Głosów w dyskusji nie ma. Głosujemy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany budżetu gminy Słomiki na 2019 rok. Bardzo proszę panią przewodniczącą. Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Słomniki. Wyniki głosowania: za 6 osób, wstrzymała się 1. Dziękuję bardzo. Nikt się o nic nie pyta, więc głosujemy. Wszystko było wyjaśnione w poniedziałek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu uchwały nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słomiki na lata 2019-2026. Bardzo proszę. Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje projekt. Obecnych 7 osób, wszyscy głosowali za. Bardzo dziękuję. Nie ma, nie ma pytań. Głosujemy zatem. Uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 11 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. Chodzi o część działki w rynku z przeznaczeniem pod pawilon handlowy. Cała komisja budżetowa była za przegłosowaniem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Głosujemy. Uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu uchwały nr 12 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. Chodzi o część działki pod garaż, wraz z garażem samochodowym, ulica Kolejowa. Bardzo proszę. Decyzja Komisji Budżetowej jest pozytywna. Głosowało 7 osób, wszyscy byli za. Bardzo dziękuję. Pytań nie ma, głosujemy. Uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 13 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. Chodzi o część działki w Słomikach pod przenośny garaż. Ulica Słoneczna. Bardzo proszę. Komisja Budżetowo-Gospodarcza również pozytywnie opiniuje projekt. 7 osób obecnych, wszyscy byli za. Bardzo dziękuję. Głosujemy. Dziękuję bardzo. I tym sposobem wyczerpaliśmy projekt uchwał. Przechodzimy do punktu następnego.
pytania, wolne wnioski. Bardzo proszę. Pytań nie mam, ale chciałabym bardzo podziękować za wnikliwe podejście do mojej interpelacji i bardzo taką precyzyjną odpowiedź z nadzieją na wykonanie, na poprawę estetyki zieleni w naszym mieście. Dostałam też listę działań, które, terenów, którymi zajmuje się gospodarka komunalna, także to bardzo też dla mnie ważne. No, chciałabym powiedzieć, że zakres tych prac jest bardzo, bardzo duży. Także to jeszcze bardziej mi uświadomiło, co do należy do gospodarki komunalnej. I mam nadzieję, że no, nasze wspólne wysiłki doprowadzą do jakiegoś pozytywnego efektu. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, mam jakby dwie sprawy. Pierwsza sprawa dotyczy jak gdyby terenu, o którym rozmawialiśmy też na komisjach, czyli Prawdocina Wysiołka, drogi od stadionu w stronę ulicy Kolejowej. Od strony ulicy Kolejowej znajduje się tablica i oznaczenie tej drogi jako droga wewnętrzna. Od strony tutaj siódemki, od Kościuszki takiego oznaczenia nie ma. Mieszkańcy, którzy mieszkają przy tej drodze, skarżą się na to, że na tej drodze panuje wzmożony ruch w związku z komisami, gdzie samochody z tych komisów na tej drodze jak gdyby dokonują testów technicznych. Opinia, czy inaczej, zdanie mieszkańców jest takie, że korzystając też z tego, że mamy tutaj pana komendanta, że próby ich interwencji na policji kończą się w zasadzie niczym z tego powodu, że ta droga jest oznaczona jako droga wewnętrzna, czyli nie jest drogą publiczną. I teraz pytanie brzmi, skoro zmienialiśmy statusy tych dróg na drogi publiczne nie tak dawno, czy tą drogę możemy też zmienić jej status na drogę publiczną, co by w dużej mierze jak gdyby porządkowało jej stan i to, co się na tej drodze dzieje. To jest jak gdyby kwestia pierwsza. Kwestia druga związana jest też z dzisiejszą jak gdyby prośbą akurat sołtysa odnośnie śmieci znajdujących się na górce prandockiej, jak to określił. Natomiast jak gdyby zakres tego jest, problemu jest wiadomo, że jest szerszy. Tych śmieci nam przybywa, jest ich dużo. Tych nielegalnych wysypisk wydawać by się mogło, że jest coraz więcej. Ostatnio, że tak powiem, analizowałem temat tych fotopułapek i fotopułapki, ceny tych fotopułapek zaczynają się od mniej więcej około 400 zł. A kończą na około 1000. Znaczy, wiadomo, góra może być jeszcze wyższa, ale już w fotopułapkach nawet za 1000 zł istnieje możliwość przesyłania na żywo, dosłownie, w momencie wychwycenia ruchu, przesłania nawet filmu. Więc jeżeli chodzi o wyrzucanie tego typu śmieci, istnieje duża szansa, że przechwycimy takie osoby, które to robią, jeżeli są to miejsca stale ponawiające się. Takim przykładem na przykład są okolice Starego Młyna w Niedźwiedziu, gdzie tuż za mostem to wysypisko jak gdyby funkcjonuje praktycznie cały czas. No, to tyle. Lubię na to tak, tak. Znaczy no, tych miejsc jest dużo. Moglibyśmy się tutaj w zasadzie przerzucać miejscówkami, które są. Natomiast na pewno zakup kilku takich urządzeń, myślę, że przechwycenie jednej bądź dwóch osób, które to robią, będzie miało wielkie działanie prewencyjne. Nie tylko małe, ale wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście do fotopułapek wracamy. Rzeczywiście będę chciał sfinalizować zakup takich urządzeń. Natomiast jeżeli jest oczekiwanie, żeby drogę wewnętrzną zamienić na drogę publiczną, to możemy przygotować taką uchwałę oczywiście. Znaczy wymagana jest opinia starostwa powiatowego. To wystąpimy o opinię, jeżeli będzie pozytywna, to przygotujemy projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja chciałam jeszcze wrócić do S7. Czy panu jest już wiadomo odnośnie tych dróg dojazdowych do pól? Czy rozmawialiście coś państwo? Czy to jeszcze w późniejszym czasie, jak to będzie wyglądać? Te drogi w terenie, które mają być.
Panie Państwo, jesteśmy na etapie uzgadniania organizacji ruchu. Informacja z dnia wczorajszego jest taka, że droga na Lipnej Woli będzie całkiem zamknięta, droga gminna. Natomiast drogi powiatowe na Lipnej Woli i w Zagaju Smrokowskim będą miały bypass, czyli będą przejezdne. Tyle. Wykonawca zapewnia, że rolnicy do pól zawsze będą mieli dojazd, również ich serwisówkami. Bo nie ma takiej możliwości, żeby odciąć część pól od dostępu. Natomiast jeszcze to nie jest uzgadniane. Najważniejsze, żeby rolnicy dojeżdżali do pól. Oczywiście. Sprawy bieżące, pane wnioski. Proszę bardzo, Adaś. Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie tego oświetlenia przejścia dla pieszych tam na skrzyżowaniu Wesoła, Wesoła Ratajów, Miocice. Czy byłaby możliwość, żeby ono było oświetlone całą dobę? Zwłaszcza, że jak od połowy roku wzrośnie natężenie ruchu, no to żeby chociaż to poprawiło jakieś bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, no to jest kwestia wykonania oświetlenia na drodze krajowej. Wymagana tutaj jest pełna dokumentacja i uzgodnienia. I na dodatek mówimy o odcinku, który ma być przebudowywany w niedługim czasie. Czyli lewoskręty i wysepki i przejścia dla pieszych. Więc w tej chwili myślę, że nawet nie ma sensu procedować, dopóki nie zobaczymy, jak będzie wyglądał plan przebudowy, gdzie są zaplanowane przejścia, bo te przejścia mogą być przesunięte w jedną, w drugą stronę i dopiero wtedy możemy myśleć o oświetleniu takim już pełnym, formalnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam dla Państwa informację. Pani Maryla Łapińska, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego Słomika, została oznaczona medalem Państwowej Komisji Wyborczej za wieloletni wkład i zaangażowanie w organizację wyborów i referendów w naszej gminie. Pani Maryla Łapińska w latach 1987-2018 zajmowała się organizacją wyborów w gminie Słomiki i do 2018 roku prowadziła także biura Rady Miejskiej w Słomikach. Po odejściu na emeryturę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński przyznał pani Maryli oznaczenie Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękując za jej pracę, w liście gratulacyjnym napisał: aktywnie uczestniczyła pani w pracach związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów i referendów na terenie gminy Słomiki. Pani doświadczenie, decyzyjność oraz aktywne zaangażowanie w wykonanie zadań wyborczych wpływają na pozytywną ocenę i dobry wizerunek organów wyborczych i obsługującej jej administracji wyborczej. Pani Marylo, serdecznie gratulujemy. Dziękuję bardzo. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Nie widzę. Kończę dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję bardzo.